Podpisałem wraz z wieloma innymi politykami świata Zachodu list w sprawie wolności, demokracji i praw człowieka w Iranie. Pragnę w ten sposób wyrazić moją solidarność z narodem irańskim, walczącym i cierpiącym pod rządami krwawego, teokratycznego reżimu. Ja również w młodości doznałem represji z powodu walki o wolność mojego narodu. Tę walkę w Polsce wygraliśmy. Jestem więc pewien, że i naród irański, że dzisiejsza demokratyczna opozycja w Iranie tę swoją walkę o wolność wygra i zazna radości i smaku zwycięstwa dobra nad złem. Wierzę, że wszystkie zbrodnie dzisiejszego reżimu zostaną rozliczone i ukarane.